Jurku, pośród bardzo wielu ciekawych motocykli na Oldtimer Bazarze naszą uwagę zwrócił wspaniale odrestaurowany Triumph. Co to za motocykl i skąd wziął się we Wrocławiu? To jest Triumph model RL30 z 35 roku we Wrocławiu. No oczywiście, jak większość starych motocykli, został wynaleziony gdzieś w jakiejś małej wiosce, stojący w szopie. Oczywiście ten motocykl nie był w złym stanie, wygląda nawet dosyć dobrze. Prawda? Można powiedzieć, że oceniając od 1 ten stan najgorszy do 5, no to można go było klasować na klasę 4. Czyli nie był zły, nie był mocno skorodowany, miał jeszcze resztki oryginalnego lakieru, nie było dużo ubytków, czyli można stwierdzić, że był w dobrych rękach i stojąc sobie gdzieś tam w szopce, w spokojnym miejscu, przetrwał do dzisiejszych czasów. Było sporo braków, ale po renowacji motocykla i dozbieraniu wygląda tak, jak wygląda w tej momencie. Jurku, nazwa Triumph kojarzy się wyłącznie, a w każdym razie wielu spośród nas, z motoryzacją brytyjską. Ale czy to jest rzeczywiście pojazd made in England? Nie, to oczywiście jest motocykl niemiecki. Czemu oczywiście? Bo oczywiście były dwie firmy produkujące motocykle pod wspólną nazwą Triumph, która kiedyś była, właściwa firma matka znajdowała się w Anglii, a w Niemczech, w Norymberdze, mieściła się filia produkująca również motocykl marki Triumph. Czy ta niemiecka filia produkowała te same modele, które i wypuszczała brytyjska fabryka? Nie. Jeśli chodzi o jednostki napędowe motocykla czteroosobowych, były to te same, ale karoserie były zupełnie inne, aczkolwiek były podobne, ale były to inne motocykle. Ten Triumph, który mamy przed sobą, ma swój odpowiednik w produkcji angielskiej? Nie ma takiego motocykla. To jest tylko Triumph, którego można znaleźć w Niemczech, jako produkowany w Niemczech. No to kilka słów na temat jego parametrów technicznych. Ten Triumph posiada silnik dwusuwowy o pojemności 198 cm i o mocy 6 koni mechanicznych. Ten motocykl pochodzi z 35 roku. Jak na 35 rok, to ta moc jest odpowiednia? Mała, duża? Jak to wyglądało wtedy? Można by powiedzieć, że nie jest to mała moc. Jest to już taki nowocześniejszy silnik. Z tymi 6 końmi nie klasował się w jakimś, na ostatnim miejscu. No właśnie, Niemcy słynęli z tego, że zawsze byli bardzo nowocześni technicznie czy technologicznie. Jak w porównaniu z brytyjskimi Triumfami wyglądały niemieckie? Były bardziej nowoczesne czy nie? W zasadzie można powiedzieć, że było to równorzędne, że niemieckie Triumfy i angielskie Triumfy, jeśli chodzi o nowoczesność, o rozwiązania techniczne, niewiele się różniły. Dopiero po 1932 roku szpieszki się troszeczkę rozeszły. Triumfy w Anglii były unowocześniane, ale w kierunku czteroosobowych motocykli, a w Niemczech przeszły raczej w kierunku dwuosobowych motocykli. Była ich przeważająca ilość. Czy niemiecki Triumph budował tylko ten jeden model, czy było kilka do dyspozycji? Nie, było kilka modeli, oczywiście w podobnej klasie. Równorzędnie był produkowany model, można powiedzieć, że taki sam praktycznie, różniący się silnikiem. W silniku różniła się tylko prądnica, koło zamachowe z zewnątrz, z wału wyjęto na zewnątrz, czyli można powiedzieć, że chociaż produkowany równolegle, jakby troszeczkę cofnięte do tyłu, prawda? Ale zastosowano prądnicę prądu stałego. Jurku, w Triumfie na każdym właściwie polu widać tego słynnego lwa. To chyba dobrze, że Triumf potrafi posługiwać się własnym logiem w tylu miejscach na motocyklu. Tak, oczywiście. Triumf posiadał niemiecki lwa, prawda? Ale na Triumfie angielskim takiego znaku nie było. W ten sposób można odróżnić Triumfa niemieckiego od Triumfa angielskiego. A co najważniejsze, po 1932 roku nazwa została zmieniona na wersji eksportowej, na TWN, czyli Triumph Werke Nürnberg, żeby odróżniać je od Triumfów angielskich, no i zapewne, żeby protestowali Anglicy, używając markę Triumph na motocyklach niemieckich, które już nie były filią Triumfa angielskiego. Co jeszcze istotnego jest w tym modelu? Normalnie w motocyklach, przeważnie klucz od stacyjki występuje w lampie lub przy lampie, natomiast ciekawym rozwiązaniem jest zamontowanie kluczyka zapłonu w tym Triumfie, który mieści się w deklu od prądnicy, czyli tuż obok nogi. Praktycznie jest to zwykły, prosty bolec, który po wciśnięciu łączył dwie blaszki i w ten sposób włączało się zapłon.